Olek Szumski jest zdesperowany, bo nie może odzyskać pieniędzy, które jest winny kolegom. Chłopak przeszukuje kurtki uczniów. Liczy na to, że znajdzie w nich jakieś pieniądze. Ło, dycha, zawsze coś. Olek, co ty robisz? Kurde, ale żeśmy przestraszyli. Pytam się, co robisz? Muszę jakoś wyjść na prosto, nie mam pomysłu. I dlatego kradniesz? Zastanów się chwilę. Wiem, nie chcę oszukiwać, ale nie mam innego pomysłu. Zawsze jest jakieś inne wyjście, no musisz z nimi pogadać, wyprostować to, powiedz im prawdę. Oszalałeś! Nie, nie oszalałem! W końcu zaczną drążyć, a jak Kłosek się o tym dowie, co to wtedy zrobić? Nie, tylko zrobisz? Nie to! No właśnie, musisz to jakoś naprostować, nie wiem, wymyśl coś, oddasz im w ratach czy coś. Nie możesz tak zrobić, złodziejstwo jest złe. Jak będziesz złodziejem, to na mnie nie licz. No wiem, nie powinienem kraść. Nie jestem święty, ale złodziejem też nie chcę być. Ja bym jeszcze poczekał, daliśmy Olkowi czas do końca lekcji. Tymczasem uczniowie, u których Olek ma dług, niecierpliwią się. Chcą jak najszybciej odzyskać pieniądze. No nie wiem, wymyślimy coś. Wiecie, mnie najbardziej to wkurzyło to, że Kłosek zachowała się chamska wobec nas. Daliśmy jej kasę, a ona nam postawiła jedynkę. No dobra, ale w twarzy tego nie powiemy. Właśnie, że jej to powiem. Ty, patrz, jaka odważna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale z pani oszustka. Słucham? To, co pani zrobiła, było na maksa niefajne. Chcemy odzyskać nasze pieniądze. Jakie pieniądze? Co ty opowiadasz? Te, co pani od nas wzięła. Niech jej pani nie słucha, ona tylko żartuje. Moment. Jakie pieniądze niby od was wzięłam i na co? Wzięła pani od nas pieniądze i obiecała pani nam, że zaliczy tą kartkówkę. A dostaliśmy jedynki. Ty twierdzisz, że ja wzięłam od was łapówkę? Przecież to nieprawda. No, Olek tak powiedział. Jaki Olek? Olek Szumski. Wzięła nas łapówkę i powiedział, że to jest panią załatwi. Co za brednie, gdzie on jest? Olek! W tej chwili do mnie. Już! Co ty za brednie opowiadasz, że dałeś mi jakąś łapówkę? No bo ja zbierałem na konsolę i potrzebowałem tych pieniędzy po prostu. Jaką konsolę? O czym ty mówisz? No bo powiedziałem kolegom, że jeżeli mi zapłacą, to ja te pieniądze pani przekażę i tym sposobem będą mieć lepsze oceny ze sprawdzianu powtórkowego. Co ty gadasz? Ty wziąłeś całe pieniądze dla siebie? Nic nie dałeś pani? Nie, pani Kłosek nie otrzymała ode mnie żadnej łapówki. Jakim cudem ty dostałeś tą szóstkę ze sprawdzianu? Po prostu ogarniam informatykę i... A was bardzo proszę, że wziąłem od was pieniądze i wam oddam co do grosza na pewno. Ale oczywiście, że oddasz co do grosza, tylko najpierw wyjaśnimy to u pana dyrektora. Proszę bardzo. I dobrze ci tak, ale z ciebie palant. Wszyscy pójdziemy do pana dyrektora. Po co? Powinien się dowiedzieć o tym, że chcieliście mnie przekupić. Natychmiast. Już! Robiłem już różne głupie rzeczy, ale to jest chyba najgłupsza. Nie dość, że podpadłem Kłosek, to jeszcze ludzie z mojej kasy mnie nienawidzą. Nie warto jednak myśleć tylko o kasie.